zbierają na shopping. Kto jedzie na shopping? Tylko tak na prywatnie nie jedziemy. Bardzo doleciało tutaj. Dojechaliśmy. Pokażemy wam dzisiaj coś typowo szwedzkiego. Mianowicie lupisy. Tak. Czyli takie second handy, lumpeksy. Chyba najbardziej popularne miejsca w Szwecji. Tak, Szwedzi uwielbiają rzeczy z second handów. Po prostu kochają. Tak, kochają używki, kochają starocie. Tak. Dobra, tak. To zabieramy was ze sobą. Zabłyszczanka? Proszę bardzo. Pasowałby nam do reszty rzeczy. Switasz, nie? A gdzie na to? No dobra. Pokaż go.
gwiazdą. Tak ja O, i do vloga. Takie fajne, malutkie. Pokaż zakup 50, kochanie. Mundzelnówki nieścigane. 4 świąteczne kubeczki. I tu jeszcze coś takiego. Dopadły się? Nie, coś takie. Nie wiem. Nareszcie mogę Cię ponagrywać. Tutaj nie ma niczego fajnego, co bym się ubrać chciała. Kiedykolwiek. Kiedykolwiek? Już nie wchodzę na świąteczny lub długo. Jak wrażenia? Jeden napis zaliczony, jedziemy na kolejny. Coś dodasz? Nie. Jesteś wkurzony. Co? Wkurzony teraz jesteś? Tak. Przestań, jakaś ryska na samochodzie będzie cię wyprowadzać z równowagi, kochanie. Kochanie. Luz, nie takie rzeczy się zdarzają. Nie tylko nam zresztą. Wszystkim się zdarzają rysy na samochodach, prawda? No, kolejnym napisem, tym razem większym. Idziemy do środka zobaczyć, co tam ciekawego jest. Tak.
ale jest wszędzie. Witajcie w świecie Izabeli. Tak. Orzeszki, migdały, marcepan, to jest to. Tak. No, chipsy to może. Dodatkowy pasażer z tyłu, a my wyżerka. Boże, to jestem głodna. Ja też. Napiłabym się kawy. Zębin. Lokowanie produktu.
śmieciowe jedzenie. Ale jak się nie ma, to się lubi, to się lubi, to się ma. Oj, tam, oj. Dobra, zakupy w Lidlu poczynione. Jedziemy. Na resztę zakupu. Na resztę zakupu. No wydać ostatnie nasze pieniądze. Tak. Danie. Czym honory? Szacik. Kofeina, kofeina, kofeina. Ciemno. Skandynawia, chociaż kurde jakoś, nie wiem, w Skandynawii podobno jest śnieg zimny, nie? 6 stopni. No to jakoś jeszcze w tym roku śniegu nie widziałem. No ile było? 5 minut? To powinno być nawalone śniegu, kurczę, tak, że nie, żebyśmy się nie mogli przedrzeć. No, no, widzę, a tu ja zieloną trawę widzę. Tam wypluj. Lepiej, żeby nie było śniegu. Nie, lepiej, żeby był. Żeby nas zasypało. Nie ma świąt bez śniegu. Nie ma świąt? Jakoś co roku są bez śniegu i są. Nie są? To nie są prawdziwe święta. To są sztuczne święta. Tak. Zwykle. Jak nie wiem, bez śniegu to są akurat oszukane święta. To. Szocik. Ja zostaję. Zabieram swojego uszy. Drogę powrotną. No, to była bardzo długa wycieczka. Ach, ale dojechaliśmy na miejsce. Tak.